Syndrom trzeciej kwarty powraca. Szósty odcinek przed nami. Dominik Hołda. Michał Bożemski. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. No, Górnik nie zagrał co prawda na szóstkę w Dąbrowie Górniczej, ale zwyciężył 79-74. Jesteśmy z tego powodu oczywiście bardzo szczęśliwi. Pogadamy sobie o tym meczu za chwilę z Michałem. Później sobie porozmawiamy też o spotkaniu ze Startem Lublin, które już niedługo, bo w piątek. No ale tak jak wspominałem, zaczniemy od meczu wyjazdowego z MKS-em. Byłeś, Michał, w Dąbrowie? Tak, byłem. Udało mi się zgrać dwie fajne imprezy i w konsekwencji trafiłem wieczorem na mecz. Poczuć tą atmosferę, zobaczyć jak to wygląda na innych halach. No Dąbrowa Górnicza już trochę gra w Ekstraklasie, więc jakieś tam pewnie kluby kibica, czy jakichś stałych swoich kibiców mają i tak było. Byli tam jacyś Bemnowi, Młynowi, ale nie to co nasi kibice. Miałem okazję chwilę się spóźnić niestety i kibice też akurat przyjechali całym autokarem, ale drugi sektor, tam gdzie ja zajmowałem, było dużo przyjaciół właśnie kibiców Górnika, nie do końca, że tak powiem, z Wałbrzyskiego Kotła, więc jechaliśmy na dwa sektory i od początku przed halą, oni byli w hali kibica, ale przed halą jak wchodziliśmy było słychać już ten głośny doping. No to są ludzie niesamowici pasjonaci. Nawet był taki moment, że gdzieś tam organizatorzy meczu dali im sektor pod samym dachem, ale to się zmieniło w przerwie, chłopaki zeszli na dół. Tam jakieś rozmowy były, Szymona tam, Hersztów, że tak powiem, z ochroną, ale wszystko odbyło się oczywiście kulturalnie jak zawsze. Był mega doping i myślę, że to dało kopa naszym koszykarzom do tego, że mamy nie dwa punkty moim zdaniem, a cztery punkty, bo był to mecz za cztery punkty. Tak, około 200 kibiców prawdopodobnie z Wałbrzycha było w Dąbrowie Górniczej. Naprawdę nieprawdopodobna liczba. No i wiemy, że też jeżeli chodzi o miejscowych kibiców, to za dużo ich nie było. Wielka hala, ale sporo pustych miejsc w telewizji. Oglądałem ten mecz na Polsacie Sportu, to ten obrazek nie wyglądał dobrze. Te puste krzesełka no naprawdę gdzieś tam raziły trochę po oczach. No ale to też pokazuje, że jednak ta koszykówka w Dąbrowie Górniczej nie jest w tym miejscu, gdzie jest w Wałbrzychu. Pomimo tego, że te miasta są w pewnym sensie podobne wielkościowo, też trochę możemy pod kątem przemysłu je porównać. No bo w Wałbrzychu były kopalnie w Dąbrowie Górniczej. Z tego co wyczytałem obecnie, to tam są huty, dwie duże huty, już nie ma kopalni. Ale no generalnie jednak pod względem dopingu zdecydowanie po stronie Górnika była przewaga. Było to słychać w telewizji. Ten doping naprawdę się niósł i pamiętam komentator tego meczu, Tomasz Jankowski, powiedział w momencie, gdy kibice zdjęli odzież wierzchnią, gdy już byli topless na trybunach, to on powiedział takie słowa, no jest jesień już tutaj, a w Wałbrzychu widać, że cały czas jest gorąco, więc naprawdę spodobało mi się chyba to, ta atmosfera, ten fanatyzm wałbrzyskich. Tak, no mamy specyficzny, mamy swój charakter sędziowania, kibicowania, przepraszam, spotkań i to jest bardzo fajne, że jest różnorodność, bo uwierz mi, kiedy ta atmosfera już sięgała zenitu, sektory z drugiej strony, czyli powiedzmy ten nie z Wałbrzyskiego Kotła, również żeśmy wstali, sam przywiozłem trzech kibiców, czyli w sumie jakby w czterech osobach, klaskaliśmy, jakby też ten ponieśliśmy się temu dopingowi, ten mecz, popłynęliśmy razem z meczem. Ale powiem Ci szczerze, że hala na blisko 3000 ludzi, bardzo wysoko tam te trybuny, ale było to, nie było najgorzej, nie wyglądało jakby w środku, tak? Było dużo pustych miejsc, telewizji rzeczywiście te dolne sektory gdzieś tam uciekały, zwłaszcza gdzie kamera była nad stolikiem sędziowskim, tutaj było bardzo pusto, no ale to jakby atmosfera meczu samej gry, no to było coś pięknego. Tak. Trzeba tam być po prostu. Wiadomo, koszykówka na żywo, każdy sport jest to coś innego. Tak. Ja miałem okazję być za ławką i widzieć też reakcje zawodników, trenera na to wszystko, co się działo. No właśnie, przejdźmy sobie do opisu tego spotkania, do wrażeń już prosto z parkietu. No pierwsza połowa, nie było takiej wyraźnej przewagi albo jednej, albo drugiej strony. Todry Gocher, 11 punktów do przerwy, znowu solidnie wygląda. Pamiętam taką akcję w kontrze, gdy on tam wyprowadził Maćka Bojanowskiego. Tak. Świetne podanie, świetnie to wyglądało też w telewizji. Maciek Bojanowski skończył akcję punktami w tej kontrze. No ale też drużyna MKS-u, no my się trochę baliśmy tych dwóch wież, że tam będzie zagrożenie, ale oni nie grali nigdy razem. Łapeta
i Markuson, tak? Oni gdzieś tam jednak byli, zmieniali się nawzajem. Markuson nie zrobił jednak takiej różnicy jak w pierwszym meczu. No ale byli ci obwodowi, przede wszystkim Sulejmane Boum, który już do przerwy był bardzo skuteczny, 13 punktów na tym etapie spotkania. No i trochę nie było na niego odpowiedzi, no bo Altery Gilbert w tych pierwszych nie tylko dwóch, ale trzech kwartach nie wyglądał najlepiej. Tylko 5 punktów w 30 minut tego gracza. No Alteryk wyglądał taki dosyć mocno zagubiony. Trener hiszpański, czyli trener jakby gospodarzy, mocno widać było, postawił na bronienie pola 3 sekund. Ci giganci, to co mówiłeś, no Markuson 2 m 20 cm stawał daleko od naszego łucznika. Tak, to w ogóle komicznie nie wyglądało, prawda? Komicznie to wyglądało, no w takiej koszykówce zawodowej, aż dziwne. Nie wiem, czy trener gospodarzy dobrze przeczytał jakby i zapowiedź tego, co będzie w tym roku wyczyniał Darek Wyka, że miał zakaz. Miał chyba bana, nie był najlepszy, miał bana w Legii, a tutaj tak naprawdę rozprostował mocno swoją cięciwę. Tak jest. Aż w pewnym momencie było mu głupio rzucać, bo obrońca stał od niego na 5 metrów. Tak, on nie wiedział, co ma zrobić w pewnym momencie. Miał tyle miejsca, nie chciał po raz kolejny oddawać rzutu tak. Z czystej pozycji. Grał jakieś handoffy, nie było jakiegoś wysokiego pika, co też komentatorzy gdzieś na Twitterze, na portalu X mówili, że no dlaczego nie jest grany wysoki pick and roll, gdzieś bardziej w stronę obręczy, ma sporo miejsca Darek, a jednak on stał z tą piłką gdzieś tam handoff po 5-6 sekundach akcji z niskim zawodnikiem, prawda? Także nietypowa koszykówka. Taka taktyka była trenera, on też wziął za to odpowiedzialność tak naprawdę później. I zarówno i w ataku, i w obronie wziął to na siebie. No, ale w pewnym momencie taktyka dał się wystrzelać. No, Darek Wyka, tak, no wiemy, że to jest jakby jedyny center na razie, bo Piotrek jest kontuzjowany, ale Joshua Patton też mocno zagubiony, stawał na tej trójce, patrzył 4 metry od niego, nie spojrzał na kosz, szuka właśnie tych koszyków. Wyglądało to, nie powiedzieć, komicznie w pewnym momencie. Kurczę, jesteś zawodowcem, rzucaj, facet, jakby tak. To powiedział trener Mieczysław Młynarski, facet rzucaj do kosza, no bo to jest koszykówka, no ale to nie wychodziło w pewnym momencie, nie wiem, nie decydował się Joshua rzucać za 3 punkty, no ale rzucali inni. Tak, trzecia kwarta i tutaj naprawdę syndrom trzeciej kwarty w wykonaniu Górnika. Były problemy olbrzymie, brak zastawiania, celne trójki Kawelsa, Bouma po stronie MKS-u. No i był taki wynik 44-55. Przegrywali 11 punktami Górnicy, wtedy przerwa na żądanie trenera Adamka i to się ta gra zaczęła zmieniać dopiero później. Ale naprawdę w tej trzeciej kwarcie przegranej przez Górnika 19-12, no były problemy olbrzymie. Tam po przerwie jak wyszliśmy było bodajże 11-0 ran tak naprawdę 11 punktów straty od razu mieliśmy po pierwszej połowie. Wyglądało to naprawdę jakby dwie różne drużyny, czyli ten syndrom naszej trzeciej kwarty, o którym wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, niestety dopadł, ale nas, czyli Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Trener dokonywał cudów, malował na desce wszystko, nie do końca rozgrywający Alteryk potrafił chyba to zrozumieć, czy inni gracze nie ustawiali się, tam było dużo chaosu z tego wszystkiego i ciężko było przełamanie. Tak naprawdę w pewnym momencie, żeśmy to ustali, Dąbrowa tego do końca nie wykorzystała, bo tam 3 trójki z rzędu rzucili, tak? Tak, ci tak. Niebezpieczni gracze, Cowells, Prince, tak, o którym wspomnieliśmy. Też trafią, tak. I tam z Kozła, ten rozgrywający też, o którym wspominałeś na początku podcastu, no mieli po koźle fenomenalne rzuty, trafiali, ale się skończyło w pewnym momencie. Się skończyło, no bo chyba wziął się w garść nasz... Został okrzyknięty w ogóle Asterixem, tak. Tak, gdzieś słyszałem. Asterix, tak, nasz filigranowy rozgrywający, który pokazał właśnie swój talent do gry. Tak, w czwartej kwarcie. Ja nieprzypadkowo dzisiaj jestem w czerwonych barwach Atlanty Hawks, w czapce też tej drużyny z NBA, no bo Altery Gilbert wywodzi się ze stanu Georgia, z okolic Atlanty, a więc trochę hołd w jego stronę. Z mojej strony w tym odcinku, no bo to był też gracz tygodnia w całej Orlen Basket Lidze. Tak fenomenalnie zaprezentował się w czwartej kwarcie. Ja przyznam szczerze, po 3 kwartach już zwalniałem trochę Alteryka, bo wyglądał bardzo źle pod każdym względem, pod względem kreowania kolegów, pod względem skuteczności, pod względem pewności w grze, ale w tej czwartej odsłonie był zupełnie inny. No i też trochę ten tytuł naszego odcinka, jego alter ego, no to nawiązuje do Alterika.
czyli alter, no to alter ego było rzeczywiście, ta osobowość alterika była inna w czwartej kwarcie, no i też po angielsku słowo alter to jest inaczej change, zmiana, no i to był zupełnie inny alterik w tym decydującym momencie spotkania. Tak, wiemy, alterik jest niskim zawodnikiem, jeżeli chodzi o koszykówkę, jeżeli koszykówka jest sportem, który ewoluuje i teraz rzuty za trzy są tak bardzo ważne, jeżeli alterik, mówiąc, dusi się na linii rzutów za trzy punkty, a tak było, no to był taki, rzucał z kozła. Często jest też tak, że ta piłka, jak w ataku nie idzie, to właśnie podawana jest do zawodników, którzy grają, tak, i dawają rzuty. No alterik tam wyraźnie pudłował, miał takie akcje, gdzie po pick and rollu wchodził, nie wiedział, co ma zrobić, czy rzucić, bo stał ten wielki Markus, on tam chyba dostał dwie czapy od niego. Tak, tak. No niestety drużyny, które tak bronią, szybko kończy się to kontrą, ale w pewnym momencie mówię, no obudził się, zaczął trafiać, jakby trafiał również z Kingiem, otwarte rzuty, które miał, które brał na siebie, może nie otwarte, które brał na siebie, ten wynik też byłby inaczej. Takiego alterika chcemy oglądać, bo wtedy będzie to zawodnik nie do zatrzymania. Tak, to jest ten jego sufit, ten jego upside, o którym mówiliśmy. Zabrakło tej siły rażenia w trzeciej kwarcie właśnie przez brak takiego zawodnika, który mógłby te rzuty na siebie wziąć i one były w czwartej kwarcie ze strony alterika. On 18 punktów w samej czwartej kwarcie, 23 w całym spotkaniu. Po meczu Marcin Piechowicz, graczem KS-u, powiedział, że im zabrakło w tej czwartej kwarcie fizyczności, może trochę siły, może trochę tej energii. Trener Balibra też wziął na siebie tą porażkę, mówiąc, że no on nie miał tak naprawdę pomysłu na Górnika w tych ostatnich 10 minutach. Tak, zabrakło też takiej zaciętości, jednak pozyskanie gracza takiego jak Darek Wyka, który daje tą taką pozytywną energię, tam po prostu z niego kipi, jeżeli on coś zrobi źle, wie, że zrobił źle, to widać tą energię taką, jak on jest zły na to, co się dzieje. To jest taki dobry duch zespołu, za każdy raz, za każdą udaną akcję skacze, dopinguje swoich kolegów, za każdą złą gdzieś tam próbuje motywować, nie ganiać, ale motywować. No i takiego zawodnika potrzebujemy. I tym, żeśmy wygrali w końcówce, że wszyscy się nakręcali, Todd Goucher to jest świetny zawodnik, on naprawdę żyje meczem. Jest to gracz systemowy, tak, jest typowy shooter, bo on będzie karmiony przez rozgrywającego. Jeżeli ta gra nie idzie, nie ma dobrych zasłon, ciężko mu wykreować grę z kozła. Ale na samym początku meczu miał dużo fajnych rzutów i to widać, jest mega ekspresyjnym zawodnikiem i ja myślę, że jest to początek sezonu, ale już jesteśmy mega fajnym, zgranym teamem. Tak, Dariusz Wyka 18 punktów, 13 zbiórek, double-double w tym spotkaniu. No przy dwóch wieżowcach, tak? To tak. Trzeba zaznaczyć, no razem chłopaki mieli, kurczę, ponad 4 metry, tam nie wiem, 4 metry 30 ileś tam centymetrów wzrostu, tak? No Adam Łapeta też kawał faceta, a Darek jednak, mówię, no jest to nasz center jedyny jak do tej pory, też ma 2,9 centymetrów wzrostu, no nie jest to ułomek, ale no obijaj się tak. Tak, Darek Wyka się nie cyka i zachwyca nawet, można powiedzieć, no bo kto by pomyślał, że on będzie tak skuteczny. 5 trójek w pierwszych dwóch meczach, najwięcej no od bardzo dawno, tyle rzutów nie oddawał, od 6 lat ktoś policzył, że ostatni raz tyle rzutów w meczu oddał. Arce Gdynia. Tak, w Arce Gdynia w 2018 roku, no to było bardzo dawno temu, no i też ta skuteczność za 3, 5 trójek, ale to jest 46% skuteczności. W tamtym sezonie w Legii trafił tylko 3 trójki w 31 meczach. To jest 19% z tych wszystkich oddanych rzutów, a więc on robi niesamowity postęp w Górniku, przeżywa trochę drugą młodość, no bo to też już gracz 33-letni i naprawdę jest przydatny, no i też świetnie identyfikuje się z kibicami, on tutaj bardzo się dobrze wpasował, kibice go kochają, świętował razem z nimi po meczu przy przybijaniu piątek. Tak, mówię, no już od tej drugiej kolejki pokazaliśmy ten górniczy charakter. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika, ale chyba to nasza wałbrzyska aura daje tą energię tym koszykarzom. Chwała wszystkim za to, że jest ta interakcja z kibicami. Kochamy się oczywiście, jak wygrywamy, wiadomo, są jakaś konstruktywna krytyka, jak przegrywamy, jak wygrywamy, to się tam też kochamy, wszystko jest okej. I tylko wspólnymi siłami możemy coś ugrać. I to był mecz, mówię, za 4 punkty, jak dla mnie, bo drużyna bardzo, bardzo blisko notowana do Górnika, gdzie swój pierwszy mecz wygrała z faworyzowaną Legią Warszawa.
Tak, tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć. Zwycięstwo w Dąbrowie Górniczej, a w kolejnej serii spotkań Wałbrzyszanie znowu zagrają na wyjeździe, tym razem w Lublinie z polskim cukrem Startem Toruń. Lublin oczywiście, bo to polski cukier tak. Był przecież wcześniej w Toruniu. To ale też jest ciekawe. W nazwie. Też jest, znowu wrócił, tak. Prawda? Tak, po zmianach trochę politycznych znowu jest w nazwie. No, Polska Liga Koszykówki zachwyca w każdym sezonie. Cukrula, tylko żeby nikt się... Tak, żeby to nie było za słodką. Dokładnie. Cukier i sport nie do końca brzmi to, jakby to było dobre połączenie. Tak, no i Start Lublin to jest drużyna, która powinna być notowana gdzieś w środku tabeli, typowy średniak. Naprawdę tutaj są zawodnicy ciekawi, których sobie zaraz powiemy, ale też no, to nie jest absolutnie żaden faworyt rozgrywek. To jest drużyna, która będzie pewnie walczyć gdzieś o play-offy, ale bardziej o miejsca 8-10, może o play-iny bardziej niż o takie miejsca 5-6. Tak sobie ją możemy typować. Jeżeli chodzi o tą historię spotkań pomiędzy Startem a Górnikiem, no tutaj trzeba sobie zacząć od Wojciecha Krzykały, który przecież z Lublina się wywodzi. On przez kilka sezonów w Ekstraklasie występował w Starcie Lublin i dopiero później przeniósł się do Górnika w 1978 roku. I tu ci muszę przerwać. Nagrywamy odcinek we wtorek. Dzisiaj są urodziny pana Wojtka Krzykały. No i to jest po prostu piękna historia, więc życzymy wszystkiego najlepszego. Panie Wojtku. Panu też trenerowi, później panu tak. Zawodnikowi. No jedna z legend Górnika. Jego numer jest zastrzeżony. Nie może nikt już z numerem Wojciecha Krzykały w Górniku grać. Ciekawa historia jest taka, że Wojciech Krzykała po przenosinach do Wałbrzycha z Lublina minął się trochę z Kentem Washingtonem, czyli tym pierwszym zagranicznym koszykarzem w polskiej lidze, też rozgrywającym. Oni trochę chyba na jednej pozycji grali i Washington przyszedł, Krzykała znalazł się w Wałbrzychu. Kent Washington gra w Polsce 5 lat, niedawno wyszła książka Kentomania o jego przygodach w PRL-u, w koszykówce w Polsce pod koniec lat 70., więc to może być ciekawa lektura. No też fajnie, był kiedyś taka książka o górniczej, lokalnej społeczności koszykarskiej się pojawiła. No myślę, że to by było coś, co by się sprzedawało. Ludzie by chętnie poczytali jakąś historię inspirującą. Może o kibicach gdzieś wałbrzyskiej koszykówki, może o zawodnikach. Tutaj też pole manewru wydaje się dość szerokie. Ale do czego zmierzam? No to są bardzo odległe lata, tak? Mówimy o początku lat 80. Tak. Musimy troszeczkę tutaj przesunąć się w czasie do pierwszej ligi. Gdy Górnik grał w pierwszej lidze w sezonie 2009-2010, wtedy była rywalizacja ze Startem Lublin. Ja ten mecz tutaj mam sobie opisany w notatkach, ale ja go dobrze pamiętam, bo... Nie krępuj się. Tak, bo to było spotkanie bardzo takie przykre dla Górnika. Górnik miał wtedy problemy kadrowe, miał problemy organizacyjne, ale to był taki mecz przykry z tego powodu, że Młyn... kibiców. Wałbrzyski Kocioł był wtedy bardzo nieliczny w hali przy ulicy Wysockiego. Około, nie wiem, kilkunastu kibiców tylko, może 15, może 20. Bardzo mała grupa fanów, no i bardzo wysoka porażka wtedy, 58-81. Tomasz Celej, może pamiętasz takiego zawodnika, pamiętam. Związany od lat, przez lata z lubelską koszykówką, 30 punktów w tamtym meczu, 16 w pierwszej kwarcie. On po prostu zabił nas. Ja pamiętałem o tym bez sprawdzania, że on te 30 punktów rzucił. Tak to zostało w głowie po 15 latach, więc to były bardzo przykre historie. Wtedy trenerem Startu był Arkadiusz Pelczar, obecny prezes klubu z Lublina, a więc tutaj też mamy pewne nawiązanie, ale też jest pewien fakt, którego pewnie nie pamiętasz, ale to cię może zaskoczyć. Michał Sikora grał wtedy w Starcie Lublin, to był zawodnik czołowy tej drużyny. Nawet było takie spotkanie w 2010 roku, później pomiędzy Startem a Górnikiem. Sikora wtedy zdobył 21 punktów, jednym punktem Start pokonał Górnika w ostatniej sekundzie. To była bardzo, bardzo też taka pechowa porażka w województwie lubelskim. I Michał Sikora w 2016 roku w Wałbrzychu był w turnieju, który nazywał się Spartakiadą Wodociągów, pracowników wodociągów i kanalizacji. I kto wtedy sędziował te zawody, Michał? No, pamiętam, prowadziłem te zawody, byłem sędzią jakby tutaj głównym organizacyjnym. Tak, zawody na Podzamczu, ulica Palisadowa, na cztery kosze. Na świeżym powietrzu, 3x3 koszykówka. No i zespół z Lublina z Michałem Sikorem w składzie wygrał wtedy skąd tą Spartakiadę. Kurde, to jest tak, byłem pamięć. Wtedy też tam. Byłem ja wiem, że byłeś, ale tak zapamiętać się naprawdę. Tak. Pamiętam tę historię. No bo szapoba. Pytanie teraz tutaj takie jest, czy ten Michał Sikora, on rzeczywiście w tych wodociągach pracował, czy to było, wiesz, takie sytuacje, jak czasem mamy na AMP-ach, tych akademickich mistrzostwach Polski, mamy studentów, ale to są tak naprawdę zawodowi koszykarze, to się troszeczkę rozmywa. Tutaj nie wiem, może było podobnie. Pamiętam taką rozmowę z jednym z panów właśnie z kanalizacji wodociągów. Już nie pamiętam z którego miasta, bo to była bardzo ogólnopolska impreza. On powiedział, że ta praca naprawdę nie porywa. To jest ciężka praca, ale ta Spartakiada rok do roku, to jest jedyna taka bardzo fajna rzecz,
z którymi się cieszymy. Cieszymy się, że możemy się zintegrować, że możemy uczestniczyć. No i, ja wiem, że to też taka gruba tak impreza, bo tam jakby, że tak powiem, nie szczędzą pieniędzy na integrację, więc na pewno fajne wspomnienia. Ja kiedyś brałem udział w podobnej imprezie, tylko że Mistrzostwa Polski Samorządowców w koszykówce, które niemiło wspominam niestety, ponieważ dosyć poważnie złamałem rękę na tych zawodach, ale miałem okazję występować w jednej drużynie ze świętej pamięci Staszkiem Anacko, ze Sławkiem Kapuścińskim, z Anią Żabską, więc to było. I wtedy prezydent Kruczkowski też odbijał piłką do kosza, więc ta koszykówka łączy. Koszykówka dla każdego. Tak. To taka anegdotka. Dokładnie. Michał Sikora też nieprzypadkowo się pojawił, no bo to jest obecnie drugi trener Startu Lublin, więc on będzie gdzieś tam na ławce obok Wojciecha Kamińskiego, pierwszego szkoleniowca Startu. Człowieka, który jest no, świetnie rozpoznawalny w polskiej koszykówce. Tak, wydaje się, że pan Kamiński jest tutaj największą gwiazdą, jeżeli chodzi o polskie podwórko. Skład Lublina zmienił się praktycznie. Całość, jeżeli chodzi o zagranicznych graczy w 100%. Tak. Ja pamiętam jeszcze dwa sezony temu, czy poprzedni, no ci zawodnicy co chwilę się wymieniają, jest ta rotacja, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Na pewno daleki wyjazd czeka nas, zawodników Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Tam się naprawdę ciężko gra. Tam ta słynna hala słynna Globus. Mekka, tak? W polskiej koszykówki tak, Globus. Bo tak, z dużo kontrowersji. Bez zawsze... klimatyzacji latem reprezentacja Polski tam właśnie, że dużo takich kontrowersji, dlaczego wiecznie tam Puchar Polski, czy Super Puchar, dlaczego wiecznie gra tam polska kadra, no był taki projekt, nie nam to jest teraz osądzać. Ale na pewno, mówię, drużyna z Startu jest bardziej doświadczona z trenerem Kamińskim, który jest już, ma swoją pozycję w polskiej koszykówce. Jak to oczywiście trener na fali, ale myślę, że tam nie będzie łatwo. Tak, możemy sobie przejść do meczowych pinesek, właśnie jeżeli chodzi o mecz Startu z Górnikiem. To spotkanie już w piątek, a więc no bardzo, bardzo niedługo, 17:30. To spotkanie odbędzie się tak, jak opowiadaliśmy w hali Globus. No i te pineski meczowe, mamy tutaj kilka. Pierwsza z nich to pojedynek na pozycji numer 1, Altery Gilbert i Manu Lecomte. Druga pineska to ten szósty gracz. Tutaj będziemy sobie mówić o tych graczach z ławki, którzy mogą zrobić różnicę. Wielki Darek Wyka, jeszcze raz tutaj, czy Darek Wyka nam pokaże się z tej bardzo dobrej strony. Będziemy sobie zaraz o tym dyskutować. No i ostatnia pineska, oni nie podłują, czyli tutaj chodzi mi o skuteczność w tych pierwszych dwóch meczach Startu Lublin. Start zaczął sezon od porażki, przepraszam, od wygranej 6 punktami z Toruniem, który też jest bardzo nisko notowany. Minimalne zwycięstwo, ale jednak 2 punkty dopisane. No i w drugiej serii spotkań porażka z Legią Warszawa już 11 oczkami, a więc ta Legia się odbudowała po porażce z Dąbrową Górniczą, o czym mówiliśmy sobie kilka chwil temu. No i może ta pierwsza pineska, Michał. Altery Gilbert kontra Manu Lecomte. Czy Altery znowu będzie... Wiesz, ja myślę, że tych pinesek właśnie rozgrywających, że tak powiem, będziemy mieli co mecz, bo drużyny z polskiej ekstraklasy głównie ściągają, zawsze się od jedynek zaczyna, powiedzmy tak. No i zwykle są to zawodnicy zza oceanu. No Gilberta znamy, wiemy na co go stać i wiemy też na co go nie stać w pewnym momencie, tak? No tutaj rozgrywający Startu Lublin myślę, że ma podobne tutaj pole do popisu jak Gilbert. Ciężko powiedzieć, no jak wyjdzie ten mecz. Poczekamy, zobaczymy. Myślę, że bardziej tutaj rola trenera. Gilbert też nie jest jakimś super obrońcą i o tym wiemy. Fizycznie jest po prostu niższy i może tutaj być jakaś różnica, ale mówię, to są strzelcy. Jak będzie wpadać, to będzie w tą stronę. Tak, Manu Lecomte to jest Belg rozgrywający, no bardzo doświadczony reprezentant kraju. Grał chociażby w reprezentacji na ostatnim Eurobaskecie. Tam był czołowym strzelcem swojej reprezentacji, bodajże ponad 14 punktów w każdym spotkaniu. Ta reprezentacja Belgii, no nie kojarzy nam się jakoś koszykarsko bardzo, ale oni wyglądali nieźle na tym Eurobaskecie. Mają solidnych zawodników. Tak. W polskie lidze bardzo często sięgają, między innymi tak. w tref Sopot. Dwa lata temu grał, nazwisko mi wyleciało z głowy, ale był taki zawodnik na dwójce, który był kontuzowany, naprawdę świetnie wyglądał. No i teraz wysoki zawodnik, tak? Też gra w treflu, więc te belgijskie akcenty w polskiej lidze są
Tak, są wyraźne. Lecomte grał naprawdę na mocnej uczelni. Baylor, czyli tu Jeremy Sochan, mamy ten element wspólny. Oczywiście Lecomte jest trochę starszy, 29 lat, więc on nie mógł się z Jeremy spotkać, ale silne ligi. Była liga niemiecka, była liga francuska, była liga hiszpańska, a więc to jest naprawdę człowiek z ciekawym CV. Prosto z ligi belgijskiej trafił do Lublina. On w tym sezonie wygląda naprawdę dobrze, no bo on prawie 20 punktów w każdym meczu zdobywa średnio jak na razie, więc bardzo groźna strzelba. No i on tutaj chyba jest tym liderem startu, więc wydaje się, że będzie groźny. No, a ciekawe właśnie, bo tutaj musimy się chwilę zatrzymać, bo Ike Smith, nasz kontuzjowany zawodnik, powraca. Chociaż nie, gdzieś dostałem informację, że najprawdopodobniej ze Stalem Zielona Góra dopiero. Nie chcę tutaj też jakby nikomu psuć jakby roboty scoutingowej, ale powiem Ci, że jak wstawał z ławki Dąbrowy Górniczej, to tam jeszcze widać było, że lekko, chyba że przez zasiedzenie po prostu, że mu noga ścierpła, ale jeszcze Ike wydaje się, że nie jest gotowy na 100%, być może jakby to był jakiś mecz życia i śmierci, to może by wystąpił, ale zmierzam do tego, że Ike Smith miał umowę chyba na stole ze startu Lublin. Tak, tak, to jest ten to, żeśmy kiedyś rozmawiali, tak, i zdecydował się Ike na grę w stajni Andrzeja Adamka, czyli w Górniku, więc tutaj ciekaw jestem, czy właśnie miał być pierwszą jedynką, dwójką. Tak, to jest ta pineska kolejna, do której chciałem nawiązać, ten szósty gracz, no bo Ike Smith wchodził na z ławki, prawdopodobnie tak to będzie wyglądać, natomiast w starcie mamy z ławki za takiego zawodnika jak Courtney Ramey i to jest Amerykanin oczywiście po dobrych uczelniach, Texas, Arizona, ale to też jest chłopak, który gra z numerem trzecim na koszulce i to jest nieprzypadkowa historia, bo to jest numer, który ma upamiętnić jego zmarłą babcię, zmarłą mamę, a także zmarłego przyjaciela, więc trzy osoby bardzo bliskie jemu już nie są z nim, te osoby zmarły, więc on jakby chce cały czas pamiętać o tych bliskich. To jest chłopak ze stanu Missouri. Jak sobie tak myślałem o Missouri, on jest z St. Louis, z okolic St. Louis, to jest bardzo niebezpieczne miasto generalnie, ale on się wywodzi akurat z przedmieść, gdzie to nie wygląda tak źle. Taka ciekawostka z tego miasta, on pochodzi z miasta bardzo małego, które nikomu nic nie powie, Webster Groves, ale to co jest interesujące w tej historii, to z tego miasta wywodzi się znany powieściopisarz Jonathan Franzen, ten kto czyta trochę amerykańską literaturę, tego pana kojarzy. Kto bardziej lubi filmy? Matt Bomer, taki aktor amerykański też stamtąd się, może nie tyle wywodzi, tylko urodził. Ale do Courtney Ramey'ego wracając, gość z ławki, średnio 10 punktów w każdym meczu, bardzo solidny, bez błysku, ale to jest chłopak, który właśnie może dodawać z ławki sporo, bo Start Lublin ma problemy z Polakami. Tam jest naprawdę ta rotacja, może nie jakaś bardzo krótka, ale tam nie ma wielkiej wartości, tam nie ma wielkich jakości. Są postacie znane w Lublinie, typu Krasuski, Szymański, w pierwszej piątce Jakub Karolak. I tak naprawdę no, ten Karolak jeszcze też jakoś za bardzo nie odpalił. Ławka to już totalnie na razie nie wygląda w tym sezonie, ale może właśnie z Górnikiem będzie ta różnica. No, tu właśnie chciałem do tego nawiązać, że tych Polaków mamy tutaj na tle startu Lublin. Wydaje się, że są bardziej mocni, z tego firepoweru jest. Jest Kulka Grzesiu, jest Maciek Bojanowski, jest Krzysiu Jakubczyk, który pojawił się i zadebiutował w tym sezonie w Ekstraklasie. Tak, tak, liczymy, że dał będzie zmianę. To wsparcie, tak, będzie to wsparcie i z meczu na mecz będzie się coraz bardziej rozkręcał. No jest Darek Wyka, tak? No tutaj na tych pozycjach Polacy jesteśmy fajnie obstawieni. Kacper Marchewka to jest dla mnie wielka niewiadoma. Czekamy na meczu z Kingiem, tak, naprawdę zagrał odważnie. Tam końcówka była taka trochę mniej dojrzała, ale to jest młody zawodnik, bardzo wysoko skaczący, bardzo atletyczny, więc jeżeli da mu się rozwinąć skrzydła i on będzie chciał z tego skorzystać, no to będzie bardzo duży pożytek tego, czego brakuje na dzień dzisiejszy, czyli biegania. Maciek Bojanowski pokazał, to co wspominałeś, akcja, to Lee Goucher, podanie i tam jest od razu lewa, prawa i od razu z góry, bo atletyzm tutaj po stronie naszej jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o Polaków, Kacpra i Maćka, i myślę, że Kacper też mógł być takim zawodnikiem. Miejmy nadzieję, że ten mecz z Dąbrową był dla niego troszeczkę idzie w zapomnienie, in the books, jak to mówią w Stanach, i teraz mamy nowe rozdanie, nowy mecz. Tak, mówiliśmy sobie o Darku Wyce, ciekawy jestem bardzo, jak on się zaprezentuje w
kolejnym spotkaniu, czy utrzyma ten wysoki poziom. No na pewno spotka starych znajomych, tak? No bo trener Kamiński prowadził go w Legii, razem zdobywali wicemistrzostwo Polski 2 lata temu. No i też Grzegorz Kulka oczywiście był w tym zespole, a więc to grono jest szersze. Kuba Karolak grał w Legii tylko sezon wcześniej i z Darkiem Wyką, i z Grzegorzem Kulką, więc oni też się wszyscy super dobrze znają. To oczywiście jakby o tym można było sobie łatwo skojarzyć, że w Legii oni wszyscy razem byli, ale też jedna postać jest na pozycji skrzydłowego w starcie, zawodnik zagraniczny z Jamajki, który grał razem z Darkiem Wyką i z Grzegorzem Kulką w poprzednim sezonie w Legii, czyli ten Tyrant de la Thibaudière, bardzo trudne nazwisko. No, pseudonim Alfabet. No ciekawe, ja tutaj jeszcze powrócę do trenera Kamińskiego, który zna zarówno mocne strony pewnie zawodników i słabsze, tak, czyli Darka i Grześka. Zobaczymy. No, na pewno jest to nowe rozdanie. Sam trener Kamiński, może nie odnosząc się do startu Lublin, ale dostał takie pytanie po meczu, że ta Legia to już nie ma myśli szkoleniowej ani technicznej Kamińskiego trenera. On powiedział, że tak, no, tam się wszystko dużo zmienia. Mówię, te składy się zmieniają. Ja myślę, że to jest początek sezonu. Z każdym meczem będzie trudniej, bo będzie wiadomo, na co drużyny stać, ale teraz to jest naprawdę taka jeszcze spora niewiadoma, co się wydarzy. No i tutaj trzymamy kciuki za naszych. Wcześniej zaczęliśmy trenowanie, mam nadzieję, mimo to, że nie graliśmy za dużo, jesteśmy mega scaloną drużyną i to nam na pewno pomoże. No, dokładnie tak. Też ostatnią pineską, której sobie powiedzieliśmy wcześniej, było określenie oni nie pudłują. No i tutaj chodzi o start 53% i 54% skuteczności z gry w pierwszych dwóch meczach. No to jest naprawdę bardzo dobry wskaźnik. Co drugi rzut wpada. Tak, czy oni będą w stanie to utrzymać z Górnikiem? No, czy pomoże w tym chociażby CJ Williams? To jest taki Amerykanin w starcie, który grał w NBA 53 mecze w najlepszej lidze świata. Ale nie rzuca za 3. Ale nie rzuca za 3, dokładnie. To jest chłopak, który w latach 17-19 grał w NBA, bywał nawet w pierwszej piątce drużyny Los Angeles Clippers, tam 17 meczów w wyjściowym składzie, średnio 19 minut w NBA na parkiecie, więc świetnie to wygląda, ale właśnie te rzuty, 28% skuteczności za 3 Williamsa w Clippersach, no i to też chyba nam tłumaczy, dlaczego jego już nie ma w NBA, no bo zawodnik z pozycji 2-3, który tak słabo rzuca z dystansu, no może mieć problemy w tego typu lidze, jeżeli nie jest wybitnym obrońcą, prawda? I no dokładnie. On później po Clippersach jeszcze w Minnesocie kilkanaście meczów, ale tam już bardzo taka marginalna rola. A więc no to są te postacie kluczowe. Nie mówiliśmy sobie jeszcze o Osmane Dramę, ale to jest chłopak, który pewnie no nam się pokaże w tym meczu. Jeszcze będzie okazja o tym Gwinejczyku trochę więcej powiedzieć, już może po spotkaniu pomiędzy Górnikiem a startem. To, co jeszcze tutaj można dodać, to te konferencje prasowe w Lublinie, no bo one są bardzo krótkie. Ostatnia konferencja startu po meczu z Legią trwa tylko 5 minut, co jest trochę dla mnie szokujące, bo widzieliśmy, ile trwa konferencja prasowa po meczu Górnika w Wałbrzychu z Kingiem Szczecin. Tam około 20 minut były pytania, były rozmowy z trenerami. Tam to trwało tylko 5 minut. Trener Kamiński dosłownie 3 zdania. Jedno jakieś krótkie pytanie na temat zdrowia właśnie CJ'a Williamsa i to było właściwie tyle. Krótki komentarz do meczu Lecompta. I tam naprawdę nic z tego nie można było wynieść, żadnego cytatu. Tutaj nic Państwu nie prezentujemy na grafice z cytatami, bo ono nie ma się na czym oprzeć. Spieszyli się do domu. Panowie się spieszyli, było chyba późno i gdzie się bez pytań się obyło. Więc to też pokazuje, że ta koszykówka nas żyje nie tylko od strony kibiców, ci, którzy zdejmują te koszulki na meczach i gdzieś jeżdżą za swoją drużyną, co jest fenomenalne, ale też te media trochę odżyły, tak? Gdzieś tam te pytania się pojawiają, jest to zainteresowanie, no i liczę, że to zainteresowanie się podtrzyma, bo wiadomo, pierwszy mecz, jest duży hype, duży nacisk, przychodzimy, tak, kibicujemy, oglądamy takie spotkanie po wielu latach, pierwsze w Ekstraklasie Górnika, ale czy będziemy w stanie utrzymać to zainteresowanie mediów i frekwencję? Tak. I frekwencję. No tutaj to jest znak zapytania. Na pewno wszystko to jest zależne od wyników. Jeżeli będą zwycięzcy, no każdy chce się utożsamiać ze zwycięzcami, ze zwycięstwem, więc tutaj nie ukrywam, że ta tendencja na pewno będzie do góry. Jeżeli będą porażki i to takie, że tak powiem, seryjne, no tutaj będzie na pewno, ale to myślę, że w każdym miejscu tak jest, więc bardzo ważne jest właśnie budowanie tej lokalnej społeczności koszykarskiej w tych miejscach takich, żeby
żeby to stałe grono tych ludzi przychodziło na mecze, nieważne. Między innymi dlatego organizowane są różne animacje, różne formy inne niż koszykówka dla każdego kibica, od takiego malutkiego po takiego dużego, żeby te mecze były nie tylko atrakcyjne koszykarsko, ale też żeby były atrakcyjne dla widowni, bo często jest tak, że idziesz z synem na mecz, syn bawi się, a ty możesz pooglądać i odwrotnie. Tak, no, tak to wygląda. Ja jeszcze wrócę, Dominik, do meczu, bo nie powiedzieliśmy, że w Dąbrowie Górniczej trochę zaszachował trener Adamek innowacyjną. Widzieliśmy to w pierwszej lidze oczywiście, bo każdy trener ma zawsze jakieś asy w rękawie, niezależnie od poziomu ligi. No i trener Adamek w pewnym momencie został zmuszony postawić strefę. Strefę 2-3, która ograniczała jakby kontakt i faule wysoki, bo tutaj nie zaznaczyliśmy tego, że nasi zawodnicy wysocy mieli po 4 faule. Czy już Patton miał 4 faule, Darek Wyka grał z 4 faulami i każde ich zejście, no tutaj Grzesiek Kulka też tam chyba 3-4 faule miał, więc nie było za bardzo kogo wpuścić. No nie mamy tego backupu, Piotrek Niedźwiecki jest jeszcze kontuzjowany. Ciężko jakby się odnaleźć, no i trener postawił tą strefę troszeczkę, żeby ukryć faule jakby w obronie zawodników tutaj przy penetracjach, ale też zaryzykował mocno, bo duży procent skuteczności mamy Raya Cowellsa, mamy tych dwóch zawodników ze Stanów Zjednoczonych, którzy mocno celowali w tym meczu, no i się udało. Nie znaleźli kompletnie jakby rozwiązania. Ja bym widział w drugą stronę, jakby oni postawili strefę. Górnik słabiutko rzucał za 3. Mają wysokiego zawodnika, który czyści pole 3 sekund. No trener Hiszpan tego nie odczytał. I być może tutaj nawiązaniu do startu Lublin, aczkolwiek trener Kamiński no jest naprawdę mega doświadczonym trenerem, więc może będziemy częściej widywać właśnie tą strefę na tym, ale każdy kolejny mecz w lidze drużyny będą na siebie mocno przygotowane, czyli ten scouting będzie tutaj pracował pełną parą. Dokładnie tak, to spotkanie już w piątek. Mówiliśmy sobie mecz Górnika ze Startem, ale możemy też sobie omówić ostatnie wydarzenia w Polskim Związku Koszykówki, bo zbliżają się wybory na nowego prezesa związku. Za nami już taka mini debata pomiędzy kandydatami, którą można było w konkurencyjnym do naszego programie wysłuchać. No, jakie są Twoje wrażenia? Kto jest Twoim faworytem, Michał? Moim faworytem jest Filip Koenig, nie będę tego ukrywał i ostatnio w swoich social mediach też napisałem. Podoba mi się jego wizja jakby rozwoju, trochę go traktuję na takiej zasadzie, tam też są jakby takie komentarze, że chłop już swoje zrobił, jeżeli chodzi o biznes, o pieniądze, czyli nie przyjdzie do tak zwanego koryta i nie będzie chciał się nachapać czegokolwiek, tylko ma jakąś wizję koszykówki. Wcześniej właśnie w Strefie Hanasa, czyli konkurencyjnego podcastu był Filip Koenig i opowiadał, jak to wygląda w Hiszpanii. Później miałem z nim kontakt osobisty, bo z ciekawości pytałem, jak wyglądają na przykład organizacja takich eventów jak Alcatraz, czy coś takiego jest organizowane, jak trenują dzieciaki, no bo też jestem trenerem. No i tam dużo ciekawych, fajnych rzeczy można było wynieść. No i mówię, cieszę się, że bardzo on wystartował. Ja wiem, że on ma tak poparcie też Marcina Gortata. To są ludzie z Łodzi, którzy się gdzieś tam znają. No Marcin na pewno też ma inną wizję. Był w Stanach, widział, jak to się dzieje. Może wspólnymi siłami coś by można było więcej osiągnąć. Nie wiem, mi się bardzo podoba, że on chce ten dół zbudować, tą właśnie te lokalne społeczności w tych małych miastach, budować, żeby ludzi zarażać koszykówką. To jest troszeczkę bardzo podobne do tego, co ja robię. Staram się organizować różne eventy, różne rzeczy takie dla małych, dużych, dla amatorów. To jest bardzo ważne, bo musimy to zrozumieć, że im więcej my ludzi zarazimy tą koszykówką, to potem to się będzie rozprzestrzeniać. Tak? I to nie może być hermetyczne środowisko. Mi kiedyś ktoś mądry powiedział, robię film o koszykówce, tak, ucieczka do Alcatraz i ktoś mi powiedział, słuchaj, wy żyjecie w jakiejś bańce, nie, tysiąca osób, którzy, wiesz, głaszczą się po tym, ale może komuś się to nie podobać. Trzeba wyjść z tej bańki i tym ludziom pokazać, że to jest fajne. I to mi się wydaje, że tu jest ważne, żeby docierać do lokalnych społeczności i zarazić ich koszykówką poprzez influencerów, wykorzystać ten nowy świat. Tak, dokładnie. Ten nowy świat, te TikToki, te Instagramy. Ja o tym też wspominałem. Dzieci, nie uciekniemy od smartfonów, od tych innych rzeczy. Dzieci, a jak będzie miał więcej tej koszykówki na tych rolkach, na tych Instagramach, na tych innych TikTokach, to może w końcu będzie troszeczkę to inaczej wyglądało. Ja też jestem taki tyle mądrzejszy, że pracuję już ileś tam lat
naście lat w koszykówce młodzieżowej, więc wiem, jak to wygląda. Wiem, jak to wygląda i mam też parę pomysłów. Jak tylko uda mi się złapać kontakt z Filipem, jeżeli będzie chciał mnie wysłuchać i może jakichś pomysłów, a jest to fajny facet, mam nadzieję, że uda się kiedyś spotkać i porozmawiać, to mam kilka fajnych pomysłów. No mam też gotowca w postaci Alcatraz, który jest 21 lat, rodziny z dziećmi przychodzą. Jest to forma koszykówki, może nie atrakcyjna do końca dla takiego widza, ale skupia całe rodziny. Tak, też stawiam na Filipa, wydaje się jego oferta bardzo interesująca. Też pod tym względem, że on mówił o tych właśnie małych ośrodkach, że jeżeli nawet klub powstaje w trakcie sezonu, jest tam 4-5 zawodników, to my pomagajmy temu klubowi. Zgłaszajmy go do rozgrywek nawet w trakcie tych rozgrywek, żeby oni grali, żeby promowali ten basket w tych mniejszych ośrodkach. On o tym mówił, ale on też mówił o tym takim ładzie korporacyjnym, który chce wprowadzić, żeby była strategia, żeby był pewien plan działania. Czyli coś, co jest taką typowym działaniem w dużych firmach, w dużych międzynarodowych firmach. On trochę chce to wprowadzić w ten taki trochę zabetonowany świat koszykarski. Oczywiście no, wydaje nam się, że będzie mu trudno, bo to jednak nie głosują kibice, nie głosują fani, tak, tylko głosują związki. Związki związane są troszeczkę pewnie, nie chcę sobie też strzelać w kolana i w ogóle, ale to myślę, że nikt się nie obrazi z polityką. Mhm. Jest to beton, są to ludzie, którzy sami się klepią po ramieniach, więc na pewno będzie ciężko, ale wydaje mi się, że nie pamiętam, kiedy 5 osób startowało jakby tak w wyborach, więc to już jest jakiś powiew. Wreszcie się o tym mówi, bo wreszcie wcześniej te wybory były tak po cichu gdzieś tam, prawda? Tak. Nie było informacji nawet w mediach, nie było tych rozmów z kandydatami. Teraz ta debata o polskiej koszykówce, o jej kondycji się pojawiła, chociaż powiem Ci, że jak tych 5 kandydatów sobie posłuchałem, to każdy z nich mógłby jakąś rolę odgrywać w tym związku, bo każdy ma doświadczenie, ma pewne spojrzenie. Jednak no, w roli takiego prezesa widzielibyśmy kogoś z zewnątrz w sensie związkowym, ale wewnątrz koszykarskim, tak? Bo jednak Filip jest blisko koszykówki, ma tych synów, którzy grają tak, w Hiszpanii. No, ma ten kontakt z hiszpańską koszykówką, czyli koszykówką powiedzmy najlepszą po NBA, ligę, tak? Opowiada, ile tam trenuje dzieci, jak u nas w kadetach jest kilka lig, tak? Mam znaczy, tą cyfrę, w Hiszpanii, Michał, tak? Jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, tak? W Polsce jest około niecałe 30 tysięcy licencji koszykarskich, w Hiszpanii to jest około 400 tysięcy, więc to jest zupełnie jakaś no, kolosalna różnica dla porównania. W małej, maleńkiej Litwie jest bardzo podobna liczba licencji koszykarskich, co w Polsce. Licencji koszykarskich, czyli tak de facto chłopaków i dziewczyn trenujących w klubach. Mm-hmm. Więc to pokazuje skalę problemu w naszym przypadku, skalę sukcesu w przypadku Hiszpanii czy też Litwy. No dokładnie. To potem widać w tych meczach młodzieżowych, prawda? W Mistrzostwach Europy, gdzie jednak odstajemy, przegrywamy wyraźnie. Zaczyna się problem taki, że ja ten problem przeżyłem, udało mi się przez niego troszeczkę przebrnąć, ale żeby się nie rozwijać, bo to jest naprawdę temat młodzieżowej koszykówki, jakby od początku do końca to jest temat na naprawdę gruby odcinek syndromu trzeciej kwarty, któryś tam. Kluby do pewnego momentu zabierają dzieci z tych mniejszych klubów, takich najlepszych wybijających się chłopców i wrzucają ich do kotła takiego, tak? Jest 10 równych zawodników, mielą ich i tym samym osłabiając konkurencję, czyli takie małe kluby, powiedzmy, bo jestem trenerem MKS Basket Szczawno, osłabiają je, one już są wyautowane, te dzieci rezygnują z koszykówki, bo już, a wiesz, Heniek nie będzie grał z nami, poszedł tamto, nie ma tej gry i w pewnym momencie, wiesz, w juniorach czy w takich tych zostają 3 drużyny, no u nas Zastal Śląski i powiedzmy WKK, tak? I nie ma z kim grać, oni sobie mielą między sobą, pozabierają zawodników i to jest później taki problem, który przekłada się, co ewidentnie słychać wszędzie, ściany o tym mówią, dlatego wymyślamy te różne przepisy o młodzieżowcach, o grania, że ciężko te dzieci zatrzymać w tej koszykówce, nie? Do tego dochodzą pieniądze i inne rzeczy, no a jednak, żeby być sportem, w sporcie wyjątkowym, to trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Dokładnie, my liczymy na wyjątkowe spotkanie 18 października w Lublinie pomiędzy Polskim Cukrem, startem Lublin, a Górnikiem, Zamek Książ Wałbrzych, trzymamy kciuki za Górnika, będziemy to spotkanie w kolejnym odcinku sobie omawiać. Na dzisiaj to już wszystko w syndromie trzeciej kwarty, byli z Wami Michał Bożemski i Dominik Hołda, śledźcie oczywiście hashtag S3 kwarty, jesteśmy też na Spotify, można nas słuchać w samochodzie, w autobusie.
Chcemy szeroko do Was docierać, chcemy się rozwijać, no i zapraszamy na kolejny odcinek. Tak, ja jeszcze do Ciebie dziękujemy za Wasze wsparcie, coraz więcej mamy głosów takich pozytywnych, oczywiście negatywne zawsze też się znajdą, ale przyjmujemy tylko te negatywne, konstruktywne komentarze i opinie. Mówmy o koszykówce, właśnie przez takie programy też zarażamy, mam nadzieję, innych ludzi koszykarsko, więc robimy dobrą rzecz dla polskiej koszykówki. Wspierajcie nas, udostępniajcie, mówcie o tym, że to się dzieje, a my będziemy robić swoje. Dzięki bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.